Na modelarni Ercelipol. Dziś zaprezentuję jeden z mniejszych gimbali oferowanych w naszym sklepie. Jest to produkt głównie przeznaczony pod aparaty kompaktowe, na przykład Sony Seria Next. Jest on dostępny w naszym sklepie w dwóch wersjach, jako wersja 2 i 3 osiowa oraz w trzech wariantach wyposażenia. Przede mną jest gimbal w wersji 3 osiowej. Tak on wygląda. Został on wyprodukowany z profili aluminiowych. Każdy z profili jest montowany specjalną śrubą umożliwiającą nam regulację, tak by bez trudu wyważyć nasz aparat w tym gimbalu. W górnej części znajduje się poduszka amortyzująca. Tutaj znajduje się wersja dwuosiowa tego gimbala. Co do wersji wyposażenia, to jest wersja kitowa, dostępna z takim właśnie wyposażeniem do samodzielnego montażu. Mamy również wersję już zamontowaną elektroniką. W tylnej części zostaje zamontowana elektronika Alexmosa oraz odpowiednie okablowanie zasilające. Oraz wersja trzecia wyposażenia widoczna w tym miejscu. W takim przypadku otrzymujemy gotowy gimbal uruchomiony i zaprogramowany w taki sposób, by już był gotowy do pracy. Wystarczy go tylko przykręcić do platformy i zamontować aparat. Nie trzeba już dokonywać żadnych korekty wyważania czy ustawienia elektroniki. W takim zestawie oprócz standardowego wyposażenia dostajemy również aparaturę RC umożliwiającą nam sterowanie naszym aparatem w górę lub w dół oraz na boki, tak jak to widać. Mamy również możliwość wyzwolenia migawki tym oto przyciskiem. Tu jest specjalna elektronika umożliwiająca nam wyzwalanie tego typu migawki. Z lewej strony aparatu został zamontowany specjalny konwenter HDMI, który umożliwia nam przesyłanie sygnału wideo bezpośrednio do operatora, który właśnie steruje za pomocą tej aparatury naszym aparatem. Pokażę Państwu, jak działa tego typu gimbal. Jak widać, bez trudu stabilizacja bardzo ładnie działa w każdą stronę. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową, gdzie można zapoznać się z szerszą gamą tego typu produktów. Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu wideo, gdzie można zobaczyć, jak tego typu gimbal zachowuje się w powietrzu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.